Witaj, Kasiu. Witaj, Tomku. Zaczynamy naszą kolejną sesję. Ja policzę od 10 do 1, a ty będziesz wchodzić w stan głębokiego rozluźnienia. Coraz głębiej i głębiej. Oddychaj wolno, wolno, spokojnie, głęboko. Zrelaksuj całe ciało i umysł. Coraz głębiej i głębiej. A teraz, Kasia, rozluźnij się jeszcze głębiej. Ja za chwileczkę policzę od 1 do 3. A ty powiesz mi, co widzisz lub postrzegasz w odniesieniu do pojęcia Matrix. 1, 2 i 3. Widzę taki była kula ziemska. Tak, kula ziemska. Ale to jest wszystko w takiej ciemności. I ona ma jakby poświatę. Jakby była otoczona bańką pulsującą. Pulsująca bańka, tak? Światłem. Ona pulsuje światłem. Takim białym, energetycznym. Tak jakby trochę jakby jajeczko.
tak wygląda trochę jak. Głośniej, Kasiu. To wygląda jak. Jakby w przestrzeni było zawieszone ziarenko z czymś, z tym takim wnętrzem pełnym potencjału życia. Ono bardzo pulsuje tym światłem. To jest taka planeta energetyczna bardzo. Mówisz o naszej Ziemi? Tak. Że ona jest inna niż wiele innych planet. Nie widzę jakby w okolicy. W okolicy podobnych planet, tak? Tak, nie ma w okolicy podobnych. I to jest takie. Trochę też mi się kojarzy z jajeczkiem w kobiecie. Że to jest takie coś z ogromną energią życia. Z ogromnym potencjałem życia. Z takim, bardzo dużo jest w tym odczuwania tętnienia życiem, niezwykłej energii, która jest taka rzadki rodzaj energii. Aha, rzadki w kosmosie, tak? Tak, rzadki rodzaj energii. To jest taka planeta, w której bardzo dużo są. Jest taka wibracja narodzin, takiej radości. Tutaj czuję takie dużo takiej wibracji radości i miłości, takiego ogromnego potencjału na tej planecie. I to jest. Odnalezione. I czuję takie obserwacje. Obserwacje czujesz. Obserwację tego miejsca czuję. Przez kogo? Przez jakąś energię. I ta energia się przygląda. Takie uczucie. Jakieś, ta energia jest. Jakiejś formy chyba nie widzę w tej chwili. To takie ogromne jakby patrzenie na to ziarenko. Przyglądanie się. Ocenianie potencjału. Kasiu, a powiedziałaś o tym ziarenku, o tej naszej planecie, w tej otoczce, czy to znaczy, że cała Ziemia jest Matrixem? Ona jest Ziemią i ludźmi, istotami, które tu są. Zaadoptowana. Okej. Ona jest zaadoptowana, to jest
Po określeniu tego potencjału i przyciągnięciu tego, to jest ocenione, co wytwarza tą energię. A co wytwarza tą energię? Te ciała, ziemia, ziemia jako wszystko, woda, powietrze, wszystko, co tutaj się wydarza. I jest taka wola tej energii, żeby to zaadoptować, żeby to tej energii ziemi, tak? I tych organizmów, żeby coś zrobić, żeby ta wibracja, która jest najwyższa w istotach, była wyprowadzana. Dokąd? Do zasilania. Do zasilania czego? Albo kogo? Widzę na końcu tej energii, to jest jakby taki strumień. Widzę ten. Widzę, że to tam gdzieś idzie. Idź za tym, ja policzę od 1 do 3, a ty dotrzesz tam, dokąd ta energia idzie. 1, 2 i 3. Widzę jakąś planetę. Planetę. Bardzo dobrze. Spokojnie się jej przyjrzyj. I ona tego nie ma. Czy pojawia się nazwa tej planety? Są takie dwie literki te sklejone stopami dołem do siebie w lustrzanym odbiciu. Okej, okay. Jedna na drugiej jakby, tak? Tak jakby taki krzyż. Jedna literka T do góry, a druga na dół i stópkami złączona. A, okej. Okay. O. Cy. Półksiężyc. To są symbole. O. Dobrze. X na końcu. I ta energia jest, ta planeta jest, ona jest bardzo podobna do Ziemi. Tylko
tam nie ma żadnych istot. Jak wygląda ta planeta? To jest tak, że są no jak ziemia. Tak samo? Są lasy, góry, rzeki, są jeziora? Lasy, puszcze, bardzo dużo lasów, piękne rzeki, góry, ale tam nie ma żadnych istot. A spójrz na poziomie energetycznym, subtelnym. Przyjrzyj się, co tam się dzieje. Jeden, dwa i trzy. O. Są takie... Tam jest tłum. Tylko one nie mają ciał. To są takie jakby powłoki. Takie... kształty istot, jakby ludzi, ale one się poruszają tylko bez ciał. Czyli tylko w ciałach, nazwijmy to subtelnych, energetycznych, istnieją, tak? Tak. A przyjrzyj się jednej z tych istot. Zrób zoom, przyjrzyj się jednej z tych istot. Powiedziałeś, że są podobne do ludzi. Czy są tacy sami jak my? Smutni są bardzo. Smutni są. A przyjrzyj się, sprawdź DNA, dotknij albo spójrz w oczy. Czy to, co to są za istoty? Na trzy. Jeden, dwa. I trzy. Widzę zasłonięte oczy jakąś przepaską. To wchodzisz poza, przez przepaskę. I co widzisz? Jakie oczy? Co chwilę się zmieniają. Czy to są ludzkie oczy? Nie, podobne? Nie. Co ci przypominają? Kameleona. Kameleona. Ptaka. Ptaka. Najbardziej to są takie oczy ptaka, takie wybałuszone. To są takie wybałuszone oczy ptaka. Bez, one nie mrugają. Dobrze. Powiedziałeś, że te istoty są smutne. Czyli mają emocje, prawda? Mają emocje. Dlaczego są smutne? Bo nie kochają. Teraz takie pytanie. Czy to oni są twórcami Matrixa? Nie. Nie. Oni to dostają tutaj stąd, żeby się rozwijać, bo oni są stworzeni, jakby zasiani. A na tej planecie są zasiani. Tak. I w nich się to wszystko ma kształtować. Okej, okay. Czyli to jest kolejna planeta do zasiedlenia, tak? I po to im te emocje z Ziemi, żeby oni byli tacy. I oni są przekazywane, im są te ziemskie emocje. Teraz to widzę inaczej. Nie wiem, która planeta jest tą, na której jesteśmy w tej chwili.
Jest więcej takich planet jak ta z tymi ptakami? Jest więcej. Mhm. Tylko pojawia mi się teraz takie. Że ta ziemia też została tak zrobiona, zasiana. Nasza ziemia podobnie została zasiana. Że na takich planetach, które są zielone, dobrze wyrastają te istoty. Bo im się tam podoba. One ten smutek tym ładnym widokiem, ten ładny widok ładuje te istoty. Jest taka sieć tych planet. Dobrze, a teraz takie pytanie, Kasia. Kto lub co jest ogrodnikiem, jest twórcą tego systemu, tego Matrixa? Kto go stworzył lub kto go tworzy? Na trzy. Jeden, dwa i trzy. Pojawia mi się taki oktagon. Czyli ośmiokąt. Tak. W środku jest. On tak wiruje jasnym czymś. Wibruje. W środku jest taka otchłań, ale w tą otchłań ona potrzebuje oktagon jest chyba komórką. To odjedź troszeczkę od tego, zoom weź tak, zmniejsz, odjedź, spójrz na to z większej perspektywy. To jest kawałek Aha. skóry. Super, to jeszcze zwiększ perspektywę. Węża. Skóra węża. Jeszcze zwiększ perspektywę. I jeszcze. Aż zobaczysz, na trzy zobaczysz całą tą istotę. Jeden, dwa i trzy. Jest coś pomiędzy wężem a smokiem. Okej. Ma takie DNA z otchłanią. I to musi być zasilane cały czas. Czyli to planety są tworzone po to, żeby mieć zasilenie cały czas, tak? Tak. Dlaczego? Po co im aż tyle energii? To jest ogromne. To jest jedna istota, czy ich jest więcej? Na razie widzę jedną. To zobaczysz, policzę do trzech. A ty zobaczysz, czy jest ich więcej, gdzie one żyją. Okej? Okay? Jeden, dwa i trzy. Widzę, że one żyją w przestrzeni międzyplanetarnej, tak jak w wodzie.
żyją węże. Czyli nie mają swojej planety. Nie mają. One są takie, tak jakby wodne węże. Tak pływają pomiędzy tym wszystkim. W różnych galaktykach. To są takie jakby pijawki. To są... Powiedziałaś wąż, smog, więc to są bardziej gady, tak? Czy to są gady, reptile? Nie wiem, co to są reptile, ale to są takie... To są takie wężowe rzeczy. Jasne. Taki wąż jakby wodny. I są takie czarne, że nie widać ich, jak patrzymy w niebo. Bo się zlewają i one są takie niewidoczne dla nas. One pływają w tych przestrzeniach między planetami. Tak jak robaczki w wodzie pływają. Tak. Czyli nie mają fizycznego ciała, rozumiem. To jest jakieś ciało, tylko że my tego nie widzimy. Okej. Bo to jest inny wymiar, którego człowiek nie widzi. To jest ciało, to jest dotykalne, ale my nie umiemy. Nie mamy takich... takiego postrzegania po prostu w sobie. Tak. Kasiu, teraz takie pytanie. Ile? A może inaczej? Ten nasz Matrix ziemski, ten nasz ziemski Matrix. Rozumiem, on był tak stworzony, jak ta planeta, o której opowiadałaś. Tak. Od kiedy ludzie są w takiej formie, w jakiej są na naszej planecie? Mniej więcej, co ci przyjdzie do głowy? 1, 2, 3. Widzę jaskinię. Dinozaury. One się nie nadawały. Widzę uzbocza jaskini jakiegoś człowieka, który to jeszcze nie jest człowiek. Taka jakiś... Takie dzikie stworzenie to jest. Ale to jest człowiek. I ona rozpala sobie ogień. Taki czas. Jakiś jeszcze nie ta forma, która jest teraz. Jakaś próbka to była człowieka. Ile to mniej więcej było lat temu? Milionów. Jaka cyfra ci 200 mi się pojawia. 200 milionów lat temu. Okej. Ale ten człowiek się nie udał. Też się pojawiają błędy w tym. To jest... Nie zawsze się uda.
i trzeba było innego zrobić. Dobrze, Kasiu. Wróćmy na ziemię, do tu i teraz. Na dużo pytań, które miałem, mi odpowiedziałaś, ale pojawiają się inne. Chciałbym zapytać się o to, jak my ludzie tutaj funkcjonujemy w tym Matrixie, tak jak to się nazywa, prawda? Jak ludzie, jak człowiek jest połączony z Matrixem? W jaki sposób? Taką nitką energetyczną. Gdzie ta nitka się znajduje? Na czubku głowy. Dobrze. A jeśli tak, czy to jest nasze połączenie z Matrixem, tak? Tak. A w jaki sposób oddajemy energię do tego systemu? Czyli takie ssanie, jakby odciąganie, pompowanie. To jest poza naszą wolą całkowicie. I są wysysane takie wysokie wibracje. A którędy są wysysane? Przez jakieś konkretne miejsce? No przez tą nitkę. Przez tą nitkę tak. Wszystko idzie, tak? Takie pompowanie jest. A to nie jest czubek głowy taki dosłowny. To jest takie to miejsce, gdzie mamy takie gniazdko na głowie. Takie, czy miączko? Trochę dalej tak. A, gniazdko na włosach, tak? A powiedz mi w takim razie, czy zwierzęta też są połączone z Matrixem? Nie udało się to. Nie udało się? Nie. Czy zwierzęta nie oddają swoje wibracje? Okej. Rośliny? Nie. Ziemia jest też. Ziemia jako cała planeta? Jako cała planeta, ale to jest takie szczątki, to są takie delikatne. To, co zostało oddane przez nas do Ziemi, to jest tam jeszcze wyciągane. Okej, rozumiem. A czy istnieje możliwość odłączenia się przez człowieka od Matrixa, odłączenia tej nitki? Pojawia mi się takie po co? Skoro jesteśmy hodowlą. A czy są tacy ludzie, takie osoby, które są odłączone od Matrixa? Na trzy. Jeden, dwa i trzy. Są. Są. Dużo ich jest? Bardzo mało. Ile mniej więcej? Kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt osób na całej Ziemi? Tak. To są osoby oświecone. Oświecone osoby. Ich jest kilkadziesiąt na całej Ziemi w tej chwili? Tak. A możesz podać dokładną liczbę na trzy? Jeden, dwa i trzy. Pojawia mi się 58. 58. Jak te osoby funkcjonują w Matrixie? Obserwują. To są osoby. No, pojawiło się nazwisko jedno. Tak. Gandhi. Gandhi. Pojawiają się
Pojawia mi się Tybet. Tybet. Pojawia mi się Afryka. Na każdym kontynencie jest taki Jest ktoś. ktoś. W Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego. W Kanadzie i w Stanach nie ma. Nie, w Kanadzie jest, Kanada jest. ale w Stanach byli tacy ludzie i widzę, że wśród Indian tacy ludzie byli. A w Kanadzie wśród Indian też. To są ludzie, którzy po prostu obserwują. Oni są w takim medytacyjnym stanie, w medytacyjnym spokoju i oni obserwują. Powiedziałeś, że to są ludzie oświeceni, prawda? Tak. Czyli jakie są potrzebne warunki, które umożliwiają odłączenie od Matrixa? Pojawia się mocno takie połączenie z ziemią, z wodą, z takim zielonym, z liściami, Tak. Z roślinami, roślinami. tak. Połączenie z tym, co jest tutaj. Takie otulenie, czyli takie otulenie naturą. I że dużo osób ma tą nitkę cieniusieńką. Że są ludzie, którzy żyją w tym, ale nie są całkiem odłączeni. Ale że już mają tą niteczkę taką cieniusieńką. Że już żyją w tym otuleniu takim. Teraz widzę tych Indian i widzę Indian w Amazonii, że oni się tam, po prostu ta natura ich jakby, nie wiem jak to, wyraz użyć, nie chroni, ale oni po prostu przez to zespolenie z wibracją ziemi, to jest takie zespolenie z tą wibracją ziemi, oni się po prostu jakby samoczynnie odłączają. Nie w pełni, ale jest kilkadziesiąt osób, które są w pełni odłączone, bo one były w tym, takie coś mi się pojawia jak ci Indianie w Amazonii, że oni troszkę to mają, ale plus intelekt daje totalne odłączenie. I praca nad tym świadoma, bo ci Indianie tam, czy w Afryce ludzie w buszu, na pustyniach, oni tacy w połączeniu z naturą, oni mają małe to zasilenie, ale gdyby próbowali to dostrzec, to mogliby spróbować. To takie zespolenie z naturą i jest. Ale też jakby nie ma takiej w tym energii, że nie trzeba się na to zgadzać, że to po prostu tak jest. Chodzi o to połączenie z Matrixem, tak? Tak, no to po prostu tak jest. Że tak po prostu jest, jak my hodujemy ziarenka. Że to odłączenie od tego Matrixa też powoduje trochę samotność. Bo jest trudno patrzeć na, tylko nie wiem, czy to jest cierpienie inne. Czy trochę jest, bo to jest wysysana ta radość. Taka. No ale po to to jest zrobione.
taki jest cel. Dobrze, Kasiu, a powiedz mi, 58 osób oświeconych, odłączonych od Matrixa. Czy te osoby umierają i odchodzą stąd? Z tego systemu, z Matrixa, z Ziemi? No ich ciała energetyczne gdzieś idą. Gdzie idą ich ciała energetyczne? Rozumiem, że oni są już uwolnieni od Matrixa, tak? Ale te ciała innych też gdzieś idą. Ale one idą gdzie indziej. Dobrze, a gdzie idą ciała tych osób? Gdzie idą, idzie ta esencja tych osób oświeconych? Znajdź taką osobę, która oświeciła się i odeszła. I pójdź za tą. Międzyplanetarną strukturę. Chmurę energii. Która wibruje i ona jest jeszcze w tej chwili w takim nieładzie. Ale z niej się uformuje coś. A wejdź w tą chmurę energii. Ale Milusio. Poczuj, zobacz, co tam jest. Bardzo wysokie wibracje. Takie ojejku. A tam jest bardzo dużo tego. Tak jakby te kawałki. Ci ludzie, co troszeczkę się odpili, też tam są. Też tam są. Że jakby nie trzeba takiego pełnego odcięcia, tylko trzeba podjąć dobrą decyzję. Żeby się tam znaleźć. No w ogóle nie trzeba mieć odpięcia, żeby się tam znaleźć. Tylko trzeba mieć taką świadomość tego połączenia, żeby z tego połączenia, tak widzę, takie rozhuśtanie się na tej lince i takie śmieszne to jest teraz, że się można tak na tej lince jakby w chwili przejścia po prostu można iść tam do tej chmurki. Energetycznej. W chwili śmierci, w chwili przejścia, tak? Tak. Że już wystarczy nawet nie taka oświecenie, ale wystarczy świadomość, żeby podjąć decyzję, bo jak jesteśmy zasiani, to nie można nas całkowicie ubezwłasnowolnić, bo nie bylibyśmy efektywni. Więc z tego możemy skorzystać w tym momencie. Z tego korzystamy cały czas, ale w tym momencie możemy tam przeskoczyć po prostu, tam przenieść świadomość. I to jest takie miłe. No powiedz więcej o tym miejscu. Poczuj to. Może coś zobaczysz. No bardzo mocno mi się to kojarzy z tą wodą cieplutką w jeziorku.
z takim życiem wynikającym teraz we mnie przez tkanki skóry, z taką wibracją, która jest taka pieszczotliwa, taka wibracja takiej radości, miłości, bardzo wysokie wibracje to są. Bardzo wysokie, aż zapierające dech w piersiach. I to jest nierozdzielone, to jest jedna wielka energia. Jedna. Jedność. Jedność. Czy nie ma tam jednostek oddzielnych? Niby są. Są. Ale nie ma. I nie ma. A możesz znaleźć kogoś? To jest jakaś wspólna świadomość się robi nagle. Trudne to jest, żeby wyodrębnić jasne. Jedno. Jest takie połączenie. Trudno jest to zrobić. Okej, dobrze. Dobrze, Kasiu. Wróć do tu i teraz. Czy coś jeszcze ci przychodzi, czym chciałabyś się podzielić na ten temat? Może dopowiedzieć? Pojawia mi się przed oczami akceptacja, że to jest droga. Żeby zaakceptować, trzeba zobaczyć. Co trzeba zaakceptować? I to jest bardzo często ogromną trudnością. Dla nas ludzi. Tak. Czyli akceptacja. Żeby nie miotać się, że to miotanie się nic nie daje, jest bez sensu, że nie tędy droga, jakieś odcinanie na siłę, bunt, krzyczenie do nieba. To jest tak, jakbyśmy chcieli nakrzyczeć na, nie wiem, na tego stwora w przestrzeni. To jest głupi. A przecież to działa, w ogóle nie o to chodzi. No to przecież nic nie da, się na nas nie obrazi, nie powie, a idź sobie. Żeby zaakceptować ten stan przez tą trudność akceptacji. To jest trudne i uwalniające. Czy jeszcze coś ci przychodzi? Dobrze, Kasiu. To ja w takim razie policzę od 1 do 5. A ty rozłączysz się ze wszystkimi i ze wszystkim. Wrócisz do tu i teraz, czując się świetnie, zrelaksowana. Rozkręć swoją energię. Pełna energii, siły, mocy. Weź głęboki wdech. 1, 2, 3, 4.